To właśnie w tych pracowniach każdego dnia 66 podopiecznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Tęcza uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej. W tych pracowniach uczestnicy uczą się cierpliwości, sumienności, dokładności. No i przystosowujemy ich do przyszłej pracy, bo właśnie te cechy są potrzebne do pracy. W pracowniach różnych, bo to jest pracowni 11, w zależności od ich psychofizycznych umiejętności. Także tutaj wyszukujemy i dajemy do takich pracowni. Podopieczni mają w czym wybierać, bo z myślą o nich działa m.in. pracownia plastyczna, metaloplastyki, stolarki czy gospodarstwa domowego, w której uczą się, jak radzić sobie w codziennym życiu. Uczą się jeść nożem i widelcem, posługiwać sprzętami kuchennymi. Także myślę, że to jest bardzo pożyteczne, bardzo potrzebne przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, które powracają do życia w społeczeństwie. Czasem szczególnym w pracy stowarzyszenia jest grudzień i spotkanie przy wigilijnym stole, podczas którego rozmowę zastępuje wspólne kolędowanie. I wszystkie wioski z miastami, a skąd pod ciałem się stało i mieszkało między nami. Wszyscy się na tą wigilię naszą cieszymy. Cieszą się nasi uczestnicy, cieszy się kadra, no i myślę, że zaproszeni goście, bo wszyscy żyjemy tym dniem już prawie miesiąc wcześniej.